Witam Was bardzo serdecznie z tej strony newsportalu ptfo.pl, a choć być może nie spodziewaliście się jeszcze kolejnego odcinka z cyklu Strzelnica, tak jak zresztą tych trzech przemiłych gentlemanów nie spodziewało się takiego back rage'u zaraz na początku rundy, to też przygotowałem dla Was dzisiaj kolejne omówienie jednej z broni lub też jednego z gadżetów dostępnych w Battlefield 4, a to wszystko ze względu na zbliżającą się premierę Battlefield Hardline. Wtedy poświęcimy sobie troszkę więcej czasu tej grze, ale wracamy do dzisiejszego omówienia, a zaczniemy je jak zwykle od przypomnienia zasad. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie wy. Zostawiacie swoje propozycje pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu wybieram tą, która dostała najwięcej polubień i to właśnie nią się zajmuję. Zgodnie z tym zaglądamy sobie pod ostatni odcinek o M1911 czy też M1911, jak kto woli, gdzie wygrywa kochana P90? A skąd ten znak zapytania? Skąd ta niepewność? 72 głosy, całkiem sporo, koncentrować się będziemy na hipfire i największym z możliwych magazynków, jeżeli chodzi o PDW. To nam poleca hrabia Dejesz, a więc bierzemy się do roboty. Jak zwykle zaczynamy od statystyk, wspierając się grafiką z portalu symfik.com. I co też my tutaj widzimy? 900 kul na minutę, jeżeli chodzi o szybkostrzelność, to jest coś, co dokładnie chcielibyśmy zobaczyć, jeżeli chodzi o broń z grupy PDW. Podobnie jest w przypadku prędkości wylotowej, jak i maksymalnego zasięgu, choć są one z górnej półki, że się tak wyrażę, jeżeli chodzi o bronie z tej grupy, to jednak w żaden sposób nie będą dorównywać chociażby karabinom szturmowym. W drugim dziale widzimy jak zwykle ładny wykres, który przedstawia nam model obrażeń, i tutaj sprawa wygląda już nieco, albo nawet znacznie gorzej. P90 ma jeden z najgorszych modeli obrażeń w całej grze i wynosi on 21, są to maksymalne obrażenia do 8 metrów, potem zaczynają opadać do minimalnych zaledwie 11,2 powyżej metrów 60. Zapewne domyślacie się już, co to oznacza. Unikamy za wszelką cenę walki na dystansie dłuższym niż 25-30 metrów. Jeżeli kogokolwiek na tym dystansie widzimy, to tak jak zresztą zauważycie na tym gameplayu, przeważnie używam RPG-a, ewentualnie biorę do tego jakiś rewolwer, w tym przypadku Magnum, i to właśnie będzie broń do walki na takie dystanse. Lepiej w ogóle walki na takim dystansie unikać, jeżeli jednak musimy ją podjąć, to są właśnie lepsze środki do tego niż P90, ale o tych ogólnych omówieniach nieco więcej później. Na razie przechodzimy sobie do kolejnego działu, w którym mamy wszystko to, co tyczy się amunicji, magazynku oraz prędkości przeładowania. I zaczniemy sobie może od ilości naboi, którymi dysponujemy. Jest ich w każdym magazynku aż 50, razem z tym w komorze więc 51, co jest jednym z większych plusów tej broni. To jest ilość, która pozwala nam bez najmniejszego problemu, i to nie mając jakiejś super celności, na krótkim lub średnio krótkim dystansie położyć trzech przeciwników. To jest jedna z niewielu broni automatycznych, nie mówię tutaj oczywiście o LKM-ach, która nam na to pozwala, i ja za to P90 kocham. Nie muszę martwić się o przeładowanie po pierwszym, ewentualnie drugim przeciwniku. Jest spokojnie czas na to, aby przymierzyć, wykończyć trzeciego z nich i wtedy ewentualnie zająć się zmianą magazynka. Jak już się za to zabierzemy, to potrwa to, gdy została nam choć jedna kula w komorze, 2,45 sekundy, a gdy wystrzelamy się do zera, zajmie to dokładnie o sekundę dłużej, czyli 3,45 sekundy. Nie są to jakieś super prędkości, ale biorąc pod uwagę po raz kolejny pojemność tego magazynka, wartości całkiem przyzwoite. W kolejnym dziale widzimy model odrzutu. I tutaj po raz kolejny wiadomość nie najlepsza. 0,35 w każdą stronę, zarówno w lewo, jak i w prawo, jak i do góry, i są to wartości, pomimo że nie jakoś kosmicznie duże, to ten rozkład nie jest za bardzo fortunny. Do tego trzeba dodać jeszcze dosyć spory, albo nawet bardzo duży odrzut dla pierwszego wystrzału, mnożnik dla pierwszego wystrzału wynoszący 3, i to wszystko po raz kolejny daje nam wskazówkę, że tej broni poza średni dystans nie chcielibyśmy używać.
Dodatkowo ograniczać to będzie brak możliwości zamontowania chwytu, dzięki któremu ewentualnie właśnie ten mnożnik dla pierwszego wystrzału moglibyśmy obniżyć, ale po raz kolejny o tym powiemy sobie przy akcesoriach i dodatkach. Na koniec statystyk powiedzmy sobie jeszcze oczywiście o dokładności ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się, ponieważ tutaj są także informacje bardzo ważne. ADS dosyć słaby albo nawet bardzo słaby, szczególnie jeżeli porównamy go do karabinów czy też karabinów szturmowych. W bezruchu 0,45, w ruchu 0,525. No, może to by było jakieś światełko w tunelu, czyli ruszając się, ten AD jest nieco celniejszy niż zazwyczaj. Niemniej to celowanie nie daje nam jakiejś super przewagi, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że hipfire wygląda bardzo ładnie. Tutaj w bezruchu mamy 0,75, a poruszając się zaledwie 1,375. I gdy dodamy do tego odpowiednie akcesorium, pewnie już się domyślacie jakie, to ten hipfire będzie bardzo zbliżony do ADS-a. Co zresztą widać, kiedy się poruszam, kiedy wolno idę lub gdy stoję, ten krzyżyk celowniczy jest tak malutki, że niemal się stykają te pionowe i poziome linie i to jest właśnie obszar, na którym powinno nam rozrzucać kulę podczas strzelania. Musicie przyznać, że bardzo ładnie to wygląda, tak więc kiedy mamy czas, celujemy, ale hipfire jest na tyle skuteczny, że ja nawet często z niego korzystałem, tak jak widzicie na tym gameplayu, jak dla mnie to powiedzmy jedno na 3-4 zabicia przy pomocy hipfire'a to jest wartość po prostu kosmiczna, a jeżeli ktoś do hipfire'a jest bardziej przyzwyczajony, to jest to po prostu broń idealna dla niego. I w ten sposób statystyki sobie kończymy i przechodzimy do działu, w którym omówimy sobie najlepsze akcesoria oraz dodatki. Tak jak wspomniałem przed chwilą, pracy będzie troszkę mniej, ponieważ chwyt zamontowany jest fabrycznie i nie możemy go zmieniać. Co za to możemy zmienić, to oczywiście optyka. Nic innego poza kolimatorem, wybieracie jak zwykle swój ulubiony, ja zdecydowałem się na Coyota. Jeżeli chodzi o akcesoria, to jeżeli nie używasz lasera, to używasz P90 źle. Lasera, czy ktoś go lubi, czy nie, do tej broni musimy zamontować, ponieważ zwiększymy dzięki temu wartość hipfire do wartości niemal idealnej. Tak jak wspominałem przed chwilką, ona będzie bardzo celna i wtedy praktycznie do 10-15 metrów nie trzeba celować. Ciągniemy za spust, większość kul trafi, celność jest prawie taka sama jak przy ADS-ie i to jest jedna z podstawowych własności tej broni, którą musimy się nauczyć wykorzystywać. Ja tak jak wiecie i tak jak widzicie, korzystam z lasera zielonego. Mam takie osobiste przekonanie, że zielony laser lepiej się sprawdza, ponieważ część przeciwników może uważać ten kolor za kolor sprzymierzeńców, a nie wrogów. Także ułamek sekundy dłużej może im zająć to, aby zorientować się, że my jesteśmy ich wrogiem i my właśnie ten ułamek sekundy możemy wykorzystać, jeszcze dodając do tego właśnie to, że możemy strzelać z biodra. Jako nakładkę na lufę ja używam kompensatora. Oczywiście można sobie założyć tłumik, biorąc pod uwagę to, że walczymy przeważnie, albo tej broni używać chcielibyśmy przeważnie na krótkim dystansie. Niemniej tłumik, poza tym, że obniża prędkość wylotową, także zwiększa nieco rozrzut kul. A moim zdaniem kompensowanie tego odrzutu w lewo i w prawo może nam znacznie pomóc w celnym strzelaniu. Jeżeli komuś nie najlepiej idzie rekompensowanie odrzutu w pionie, oczywiście może sobie założyć hamulec. Jednak dla mnie ta pierwsza proponowana przeze mnie nakładka jest najlepsza. I w ten sposób właśnie poskładałem sobie P90, w ten sposób biegało mi się z nią najlepiej. A teraz przechodzimy do clou programu, czyli do mojej subiektywnej opinii oraz oceny. Czy ja kocham P90? Na to już odpowiedziałem na początku. Dlaczego? Dlatego, że mam do niej ogromny sentyment z Battlefielda 3. Tak jak pamiętamy, PDW to była grupa broni, którą mogliśmy używać przy każdej klasie, a ja bardzo często na klanówkach grałem zwiadowcą i to właśnie z P90. W ogóle to była moja jedna z częściej używanych broni, może poza szturmowcem, to praktycznie w każdej klasie lubiłem sobie z tą P90
pobiegać. Bardzo dobra szybkostrzelność, biorąc jeszcze to pod uwagę, jakie były mapy w Battlefieldzie trójce, a one były mniejsze, dystanse były mniejsze, także takie bronie lepiej się sprawdzały. No po prostu jak dla mnie broń idealna. Jak to wygląda w czwórce? Broń niewiele się zmieniła, ale niestety zmieniły się mapy, to już co nieraz powtarzaliśmy, te dystanse znacznie się zwiększyły, więc w ogóle bronie z PDW jakby straciły na znaczeniu. Dodatkowo są to bronie indywidualne dla klasy inżyniera, no i o ile fajnie jest skorzystać z tego RPGa, co starałem się robić tak jak się często da w dominacji, to jednak wiadomo, że tutaj lepiej sprawdzać się będzie szturmowiec, czy też chociażby wsparcie z LKM-em i z paczką z amunicją, której też za często oczywiście nie mogłem uświadczyć i to też był problem czasami, ponieważ kończyły się moje killstreaki na tym, że po prostu kończyła mi się do P90 amunicja. Po raz kolejny więc apel, jeżeli tylko wsparciem biegacie, nie zapomnijcie tej skrzyneczki wyrzucić. A wracając do dzisiejszego naszego bohatera, do dzisiejszego PDW, ocenię go na 9 punktów. Bardzo wysoko, wiem, ale oceniamy to oczywiście tylko w grupie tych broni. Bierzemy pod uwagę wszystkie za i przeciw oraz moje subiektywne odczucie, które jak widzicie jest bardzo pozytywne. Zresztą, tak jak pewnie zauważyliście, udało mi się zdobyć Master Taga właśnie z P90 podczas kręcenia tego materiału. Także mam już ponad 500 zabić tą bronią, pomimo tego jak zbudowane są mapy w Battlefield 4 i pomimo tego, że większość z tych zabić to były grając w podbój lub też w duży podbój, a nie w dominację, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy w dominacji P90 właśnie grałem. Tak więc, moi kochani, dzisiaj powoli kończymy. Jak zwykle zachęcam was do tego, abyście głosowali na bohatera kolejnego odcinka. Przypominam po raz kolejny, abyście sprawdzili, czy czasem wasza propozycja nie powtórzy się z tym, co już do tej pory sobie omówiliśmy. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie także zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. A ja tymczasem odmeldowuję się i czekam na przesyłkę z Battlefield Hardline'em. Do usłyszenia następnym razem z tej strony Miniu z PTFO.pl.